Około roku temu pani Izabela Kruszewska z Kujawsko-Pomorskiego Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego przyszła do nas z takim pomysłem utworzenia konkursowego wniosku na wolontariat pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym wzięli pracownicy z oddziału w Toruniu. Sam pomysł polega na tym, że bank ma pewną pulę środków na wolontariat w różnych działaniach. W tym wypadku pani Izabela zaproponowała doposażenie schroniska i tu padło pytanie, w co? Nasi pracownicy wskazali, że fajnym pomysłem byłoby stworzenie takiego toru aktywności dla kotów, po to, żeby miały taki, powiedzmy, tor wspinaczkowy, on się nazywa torem Agility. Natomiast formalnym warunkiem uczestnictwa w takim konkursie było jeszcze zaangażowanie co najmniej jednego prywatnego partnera do stworzenia drugiej części zadania. Drugą częścią zadania było stworzenie takiego toru wspinaczkowego dla psów i ten tor wspinaczkowy stworzyła i fundowała całkowicie z własnych środków firma Stróż, pani Magdalena i Szymon Marobczyński. Dzisiaj pracownicy banku montują część toru, ten, który będziemy widzieli w sali pokazowej dla kotów. Natomiast ta kładka wspinaczkowa dla psów jest już gotowa, można ją sobie w tej chwili użytkować. Ta kładka, to jak słyszeliśmy, ma znaczenie dla tych psów, które nie znają schodów, boją się schodów i będą przez to jakby przyzwyczajały się do wysokości. Natomiast to, co jest montowane dla kotów, czy to koty też na zasadzie leczniczej, czy po prostu koty wiemy, że chodzą bardzo wysoko i to będzie dla nich element takiego spędzania czasu? Dla kotów jest to element wyrwania trochę z nudy i rutyny. Kot potrzebuje pewnych bodźców, których nie dostarcza mu siedzenie w pomieszczeniu. Więc jeżeli będzie miał taki moment, że na przykład mucha leci, przysłowiowa, będzie mógł ją sobie po tym torze pogonić, jest to dla niego, powiedzmy, wyjście z takiego impasu emocjonalnego. Sam projekt okazał się tyle ciekawy, że jak firma, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, wykupiła wszystkie tory behawioralne w firmie Zopus, to firma Zopus, której dyrektor, jak się okazało, również jest z Grudziądza, podobnie jak pan dyrektor Marcin Wiecki, BGK, też jest z Grudziądza, ufundowała firma nam Zopus cały pakiet pomocowy jeszcze dla zwierząt w postaci karmy, basenów i tak dalej. Także sam wolontariat przyniósł nam jeszcze takie dodatkowe owoce, których się nie spodziewaliśmy.